Lamy z Panamy mówią witamy. Dzisiaj na tapetę wjedzie nam 27 maja i opowiemy sobie o tym dniu nieco więcej. No, jest on bardziej obfity od dnia wczorajszego wydarzenia, więc warto sobie przygotować może taką przechłodzoną małą kawkę. A więc 27 maja 1462 roku podczas zjazdu w Głogowie król polski Kazimierz IV Jagiellończyk i król Czech Jerzy z Pobieradów podpisali sojusz skierowany oficjalnie przeciwko Imperium Osmańskiemu, a faktycznie przeciw atakom papieża Piusa II na Polskę za wojnę z zakonem krzyżackim i Czechy, których monarchę papież uważał za króla husyckiego. 27 maja 1606 roku podczas Wielkiej Smuty rebelianci pod wodzą Wasyla Szujskiego wtargnęli na Kreml moskiewski i zamordowali cara Dymitra Samozwańca i około 500 Polaków, którzy byli tam z carem. 27 maja 1703 roku car Piotr I Wielki założył Petersburg. 27 maja 1727 roku otwarto dla publiczności Ogród Saski w Warszawie. 27 maja 1837 roku urodził się Dziki Bill Hickok, amerykański rewolwerowiec, który zmarł w roku 1876. 27 maja 1929 roku Kołłowicza Eugeniusz Bodo doprowadził do wypadku swojego Chevroleta, którym podróżował wraz z kolegami z kabaretu Morskie Oko, w wyniku czego śmierć na miejscu poniósł aktor Witold Roland. 27 maja 1941 roku podczas bitwy o Atlantyk został zatopiony przez Brytyjczyków niemiecki pancernik Bismarck. Spośród 2220 członków załogi pancernika uratowało się 115. I 27 maja 1989 roku w lawinie na Mount Everest zginęli polscy himalaiści Mirosław Donsal, Mirosław Gardzielewski, Zygmunt Andrzej Henrich i Wacław Otręba, a Eugeniusz Chrobak zmarł dzień później wskutek odniesionych obrażeń. Jedynym ocalałym był Andrzej Marciniak.